Siemaneczko, dziska z tej strony Pixel, a to jest już chyba dziewiąty odcinek Let's Play Ratchet & Clank. I pewnie się zastanawiacie, czemu nie jestem w tej samej sekcji, co na odcinku. Jezu, co mi tak laguje nagranie. Dobra. Otóż po tamtej sekcji nagraniowej nie chciało już mi się przechodzić w wyścigu. I po prostu włączyłem grę, bo już mi się nie chciał po prostu tego robić. Poza tym chyba też miejsce na Avermaet mi się kończyło. No. Więc taka sytuacja. No, ale dzięki temu mamy więcej śrubek. Jezus Maria, co się dzieje z tym nagraniem? Pardon. Więc dzisiaj mamy wyścig i... Jezus. Kosz. I planetę kolejną. I ten wyścig będzie dużo razy powtarzany. Ja nie mówię, że dużo, ale... No troszkę, kilka razy będzie, bo... Co ja tu sfailowałem, a... Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się tego edytować filmu, żeby później znowu go edytować, więc... Macie moje fajle z przechodzenia wyścigów. Strasznie nie lubię wyścigów. Więc żadnych takich Need for Speedów, nie wiem, jakiś... Formuł 1, czy tam Formuł 4, 89, czy 666. Ode mnie nie oczekujcie. No, ale... No. I to jest Hobart Race. I on się pojawia tylko w tej części. I wróci on w Ratchet i Clank Size Matters, ale trochę w innej formie. Bo ile dobrze pamiętam, jest tylko Hobart Race w tej części. Jeśli chodzi o trylogię. Nie wiem jak w Gladiatorze, bo w Gladiatora jeszcze nie grałem. Bo czekam, może sobie kupię wersję na PlayStation 3. Ach, przefiltrowana woda. Zero. Praktycznie zero zarazków i bakterii. Polecam. Szczerze. Jest zdrowe i pyszne. Nie ma to takiego dobrego smaku jak herbata, ale zawsze coś. Och, już się pozbyłem. Dobra, teraz nie będę mógł sobie przerywać. A tak za bardzo nie wiem o czym gadać, ale... No cóż, pójdziemy na żywioł. W ogóle... Tak się zastanawiam, czy te nagrania... To trochę nie wyglądają jak streamy, bo nie mówię o jakiejś konkretnej rzeczy, tylko co mi przyjdzie do głowy, ale... Właściwie to na to próbuję mój kanał... kreować, że po prostu nie jakaś prowadzona formułka, że o, mówię to w tym odcinku, to w tamto, żeby to nie brzmiało tak... No, ja po prostu lecę na spontane i mówię, co mi akurat przyjdzie do głowy. Jak na audycji radiowej. W ogóle niedawno znalazłem super stronę z anime i oni też tam prowadzą radio i szczerze powiedziawszy, takie tam kawałki super lecą, że wow. Szczerze polecam, dam wam linka w opisie. Jej, wygraliśmy intergalaktyczne hoverkonowe zawody. I to jest trochę oszustwo, bo Clank tutaj nic nie robił. Czy to nie może być oszustwo, że Clank i Ratchet wygrali? Cóż, nie wiem, to są jakieś moje chore przemyślenia. No. I oczywiście Komercha. I ten Platinum Zoomerator robi coś takiego, że jak wykonujemy triki, bo da się wykonywać triki, ale mnie się po prostu nie chciało ich robić, poza tym wtedy jeszcze nie wiedziałem o nich podczas nagrywania tego odcinka.
prostu... jak to mam powiedzieć... kiedy my robimy triki, to tak jak w tych nowszych Sonicach zbiera się nam taki boost gaugage, czyli pasek boosta, speedu, czy jak to tam jeszcze wolicie nazywać. I on powoduje coś takiego, że możemy wykorzystać ten boost i stać się szybsi dzięki... Po pierwsze, możemy prościej zdobyć pierwsze miejsce. Drugie, możemy jakieś lepsze speedruny robić. Po trzecie, no nie wiem... No, nie wiem. No, kapitan Quark i jego latający motorek. Bardzo fajny. I z tego co słyszałem, z niepotwierdzonych źródeł, ale ta scenka została nagrana tak, że aktor, który był, który nagrywał głos Ratcheta, rzekomo, bo jak już wspomniałem, to nie są potwierdzone źródła, tak jeszcze zaznaczam, bo ktoś może coś innego wiedzieć, ale jeśli coś innego wiecie, to mnie poprawcie w komentarzach. No niestety ja wszystkiego nie wiem, ale to jest tylko takie... No. Że są... Nie wiem, że tak to bym... dwie teorie, czy jakoś tak, chociaż pierwszą już obaliłem, że pierwsza to była taka, że ktoś inny poddawał głos krzyczącemu Ratchetowi i to już obaliłem, gdyż po zakończeniu gry tam obejrzałem sobie ending, to znaczy tylko credits, żeby samemu sobie nie spoilować. Obejrzałem sobie napisy końcowe i kto nagrywał Ratcheta. Ratcheta użyczył tylko jeden aktor głosowy, więc to już jest obalone. A drugie, że po prostu aktor albo stał w jakimś dalej pomieszczeniu, w dalszej części pomieszczenia, albo po prostu wyszli z tym na dwór i oni stali gdzieś tak, nie wiem, na ci co nagrywali jakimś, nie wiem, na drugim, trzecim piętrze, a ten aktor krzyczał swój tekst. I to są takie dwie różne teorie. Więc ta jedna może być chyba najbardziej wiarygodna. I szczerze powiedziawszy, już mi się chce pić. Trochę mi tu jeszcze zostało, więc się napiję. Wcześniej w tym... Wcześniej w tym był herbatka. Ta w torebeczce. I ta torebeczka trochę mi się rozwaliła, dzięki czemu... jakiś taki pojedynczy fuz mi wypadł z tego. Ej serio, to jest tylko ten jeden fuz, co teraz go wyplułem. Brawo Pixel za twój cel, tak. Brawo Pixel za twój cel. Masz bardzo dobre wyczucie czasu, ale jeśli chodzi o mój taki osobisty speedrun z Ratchet & Clank Nexus, to mam strasznie duże wyczucie czasu. To znaczy, jeszcze moje takie sytuacje dosłownie z życia wzięte, to też świadczy o tym, że mam wyczucie czasu. W ogóle sytuacja prawie sprzed, nie wiem, miesiąca, cud, że ją pamiętam. Siedziałem sobie na korytarzu szkolnym, i kiedy wstałem, zadzwonił dzwonek. To się nazywa wyczucie czasu. Ja już zażartowałem, ha, 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 na tym stołku jest jakiś guzik. Ale z Ratchet & Clank Nexus, no, mój taki osobisty speedrun to, nie wiem, z 2 godziny będzie taki kompletnie na odwal się robiłem speedrun i wyszło mi niecałe 2 godziny. To krócej niż zrobiłem... Znaczy to jest prawie tyle samo, co zrobiłem Quest for Booty. Chociaż gdybym się postarał, mógłbym szybciej zrobić Nexusa, szczerze powiedziawszy.
Nie wiem, jak już będę miał, nie wiem, około 1000 widzów. Haha, niezły żart. Ale nie no. Najlepiej to właśnie tak patrzeć optymistycznie, bo aż tam moja wizja kanału jest nawet całkiem świeża. Jest dosyć oryginalna, że tak to można powiedzieć. Więc sądzę, że gdybym, nie wiem, AdSense skonfigurował czy coś takiego, to miałbym teraz, nie wiem, 200 widzów. Coś koło tego, 200-300. No ale jako już iż PayPala nie mam założonego albo coś w ten deseń, nie, to niestety na razie to odpada. Więc sorry, Boże kiedy idzie i mi się będzie chciało, co sobie zrobię. W każdym razie no trzeba patrzeć w przyszłość. Ja czuję, że bez tego nawet AdSense'a uda mi się jakoś zebrać to 1000 widzów. Może z dużą trudnością, ale się uda. Jakoś się uda. Ja wiem, że może niektórych osób nie odpowiada to, że robię te maratony i prawdopodobnie przez jakieś następne 4 miesiące będzie się pojawiał tylko Ratchet, ale możliwe, że moje lenistwo odpowie tym, że nie będę robił maratonów, tylko po prostu, nie wiem, kilka let's play naraz. Znaczy kilka, w sensie dwa, bo trzy to za bardzo bym musiał się przygotowywać do każdego z nich. A jestem leniwy, więc to nie jest zbyt gra z tym. W ogóle skoro wyszliśmy już na ten mój kanał, to chciałem jeszcze zaznaczyć, że kanał to jest tylko takie mój hobby, coś do odstresowania się i tak dalej, bo lubię dosyć lubię grać. Znam bardzo całkiem sporo ciekawostek o grach, więc czemu by tutaj nie zrobić? No komentarz też jest całkiem dobry. Tak sądzę, hehe. Więc no czemu bym tu nie nagrywać? Ja wiem, że zaraz ktoś wyciągnie jakiś przykład z YouTube'a wzięty o... I to już był fart. To na serio był fart. Nawet nie zauważyłem tej bomby. Tak naprawdę to odruchowo już przycisnąłem, żeby rzucić klucz i mieć śrubki. I dopiero później zauważyłem, że tam jest bomba i akurat ją walnąłem przypadkowo. No. Ale tak, nie wiem czy po... Nie wiem czy z Ratchetem nie skończy się tak jak z Raymanem, bo nie chciałbym też tak robić, żebyście... Nie wiem jak to powiedzieć. Żebyście się po prostu zmęczyli tym Ratchetem, no bo... Tak skończy ten let's play Ratcheta, no i od razu co wam przyjdzie na myśl, o Boże, zrobi Ratchet i Clank 2, co mu znowu zajmie jakieś pół roku. No, założę się, że na pewno coś takiego by było, gdybym to robił kolejne części jedna po drugiej. Więc następnym let's playem... nie wiem, dam wam, nie wiem, jakieś losowanie pod tym filmem. O Boże. Zagołem się filmik, tyle przegrać. W każdym razie. Losowanie. Jeśli nikt nie zalosuje, bo czym by miał, to po prostu sam wybiorę z Spyro lub Crasha. Zresztą właściwie bardziej by się mi, nie mówię, że opłacało, bo każdy by to teraz zrozumiał, o, pieniążki partnerskie i w ogóle. Ale najbardziej co by było dobre... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co tu chciałem zrobić. Chyba chciałem go ukarać za to, co wiedziałem, co się stanie później. Ale tak, kontynuując... Najprawdopodobniej będzie to Crash, gdyż no po prostu Crash pójdzie mi najszybciej, a że to będzie taki let's play 100% co robiłem z Raymanem
jedynką, to sądzę, że to będzie nawet dobre. A jeśli nie skończę Ratchet & Clanka przed świętami, ha, jasne, musiałbym co najmniej 5 odcinków na dzień robić, żeby skończyć na czas. To bardziej mi to ułatwi sprawę, gdyż Let's Play będzie nagrywany z PlayStation 3, a jeśli nie będziemy się chciało z PlayStation 3 nagrywać, Crash, przecież ja nie kupuję Crash, kupuję Spyro. To nie, Spyro będzie nagrywany z PlayStation 3, sorry. I no to nagram ewentualnie. No tak, chyba nagram z oryginalnego PlayStation 1 Crash. Ha, oszukałem was, już nagrałem dawno. Tak, wiem, że ten kawał mi strasznie nie wyszedł, ale ja po prostu się kiedyś nudziłem i nagrałem sobie full playthrough z Ratchet & Clanka, Crasha Bandicoota, więc wystarczy to pociąć na kawałki na dane wyspy, bo to się robi wyspami. Najprawdopodobniej niektóre wyspy będą miały dwie lub trzy części, tak ostatnia wyspa. I to właściwie tyle. No powiedz, no zrobię ten Let's Play z Crasha, jakieś nie wiem, 7 odcinków może z niego będzie, więc no powiedzmy, że chyba go nawet skończę szybciej od Raymana. No, więc sądzę, że Let's Play się całkiem będzie przyjemnie oglądało, gdyż chyba tam ani jednego faila nie zrobiłem, więc to będzie też nawet mój własny podziw przez to, że udało mi się ani razu nie zginąć. Chyba, bo nie pamiętam już tego. Tylko no. Więc spodziewajcie się, że po Let's Playu Ratchet & Clanka nie dostaniecie od razu Ratchet & Clanka dwójkę, a Ratchet & Clanka, Crasha Bandicoota 1. Szczerze powiedziawszy, jeżeli biorę się za Crasha, to szczerze powiedziawszy, to będzie kosztem moich nerwów, gdyż ci, co mieli. No, to jest chamstwo. To jest chamstwo, ludzie. To jest właśnie chamstwo. Właśnie dlatego nie jem ryb. Właśnie dlatego nie lubię. O. Ale dobra, kontynuując. To Let's Play z Crasha to będzie mój koszt nerwów, gdyż Crash Bandicoot 2 jest dosyć chamski. Crash 3 już niezbyt. No, tak niezbyt. No, to właściwie nie muszę nawet nagrywać 100% Crasha Bandicoota 3, gdyż mogę po prostu sobie skopiować z mojego speedruna. Mogę po prostu sobie nagrać nie 100%. Nie wiem, dograć po prostu bonus worldy, to znaczy secret worldy. A jej później dograć 100% ending. Tak, wiem, że mówię 100%, ale jakoś 100% to jakoś mi tak niezbyt przychodzi. To znaczy, mówiłbym 100%, bo to jest polski kanał, ale no, w ogóle jeszcze do tego polskiego kanału. A propos polskiego kanału, o, szukałem słowa. Dołączy do mnie w pewnym odcinku gość, możliwe. Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie. Nie mówię, że to nawet będzie w Ratchet i Clanku. To może być nawet w Crashu. Ale dołączy do mnie pewien gość. Bardzo gość specjalny. Który niedawno się nauczył języka polskiego. Tak. Udało mi się go nauczyć języka polskiego. I jestem bardzo z niego dumny.
mam nadzieję, że będziesz się posługiwał tym językiem na tym odcinku. I będzie ze mną prowadził. I możliwe, że będzie ze mną prowadził Let's Play Spyro the Dragon. Tyle powiem. A jeżeli wracając. Jeżeli już mówimy o Spyro the Dragon, to też tak samo jak pewien użytkownik YouTube'a pomidorowy.pl nie będę robił serii Skylanders. To znaczy, możliwe, że jeśli będę miał, nie wiem, jakąś stówkę czy dwie odłożone po kupnie Vity i PlayStation 4 oraz po kupnie Vity i PlayStation Vita TV. Tak, wiem, że używam nazwy PlayStation Vita TV zamiast PlayStation TV, bo Vita TV używa się w Japonii, ale ja lubię Japonię. No. Po kupnie tych dwóch rzeczy, plus minus karta, dwie karty pamięci i jakieś gry do tego, na przykład, nie wiem, Isaac czy coś, to sądzę, że... Jezu, co ja chciałem powiedzieć? Byłem w połowie zdania i nagle mi wyszło to, co chciałem powiedzieć. Nie lubię takich... jak się tak dzieje. Skylanders. Że jak wreszcie kupię tą Vita i Vita TV, to... Jak będzie jakaś wolna stówka, nie będę miał akurat na co wydać, bo... Chociaż akurat nie, bo jeszcze naprawa PSP... Zrobimy się ostatnio zwiększani. Nowy kontroler do PlayStation 3. Bo z tym też jest coś nie halo. Oraz Sonic Generations. No to jakieś 3-4 miesiące miną. Ale w każdym razie. No. No to może kupię sobie Skylanders. Skylander Spyro Adventures, Tag Team Giants, no i jakieś i figurki ze Spyro, no. Tak, i Quark tutaj mówi, żeby Clank, Ratchet posłał swojego metalowego kolegi i no, żeby Quark pomógł im. I dzięki temu Quark mu dziękuję, gdyż teraz mogę wam już zdradzić. Quark pracuje dla Drake'a. A Clank jest geniuszem, jak to powiedział przed chwilą Ratchet. Ponieważ Quark chce dosłownie ich zabić. A. Pamiętacie tamtą reklamę? Właśnie. I szczerze powiedziawszy, aktor poddawający głos Clanka, to teraz tym głosem to mnie po prostu rozwalił. Głosem tym... But why? To mnie po prostu rozwalił. Po prostu mówił jak robot i udało mu się zachować... Mówił z takimi uczuciami i dodatkowo zachował ten głos robota, że po prostu jego zdolności dubbingowe mnie po prostu rozwalają. Bo sam też za niedługo będę próbował robić jakiś dubbing, możliwe, że z Sonika, możliwe, że nie. Znaczy to z Sonika, bo ja tylko tak właściwie umiem naśladować go z Sonika. I Silvera. Żeby nie było, umiem też Silvera naśladować. Shadowa też jakoś udaje robić. Ale dobra, poznacie ich w Let's Play Sonic the Hedgehog. Lub przez innych zwanych Sonic 06. I teleportacja! Wezmę sobie gumisia na odwagę. Tak, jem sobie gumisia. Pomarańczowego. Bo truskawkowy już zjadłem. I ten boss nie jest taki trudny, jeśli macie te designerskie pady, a ludzie, którzy przechodzą tą
tego bossa bez tych padów, to są, to bardzo mają dobre wyczucie ręka oko, a jednym właśnie z takich ludzi jestem ja. No, gdyż tu trzeba mieć takie bardzo dobre granie, jeśli chodzi o swoje palce, gdyż ja musiałem często w ogóle olewać te bampery na padzie i dwoma palcami, może bodajże wskazującym i kciukiem operować gałką, przyciskiem, jeszcze środkowy palec, gałką, przyciskiem skoku oraz tym. Przyciskiem strzału oraz gałką dochodzenia. Znaczy, tak, gałką, patrzcie, lewym kciukiem operowałem gałką odchodzenia, prawym kciukiem operowałem gałkę od gałkę od kamery, palcem wskazującym operowałem przycisk skoku, a środkowym palcem operowałem przycisk strzału. To się nazywa podzielenie uwagi. I nie patrzyłem w ogóle na kontroler. I zgliczowałem bossa. Czy to znaczy, że jestem wyjątkowy? Ale tak, mamy cały czas pasek tlenu po prawej stronie ekranu i on wcale nie jest dziwny. Dobrze, jest normalne, że mamy cały czas tlen. Jej, pokonaliśmy bossa. Dziękuję bardzo, to jest nasz pierwszy boss. Pokonaliśmy pierwszego bossa. I w ogóle chyba już skończę z nadawaniem nas w planet. Tylko... We're pinned down! We're pinned down! The ships are hammering our position from the air! That was a little too close! We need support now! Actually, I need support! My entire battalion went AWOL and left me to fight this war on my own! If the enemy doesn't kill those guys, I will! I'm not gonna last much longer! Requesting immediate assistance! Over and out! Tak, i jesteśmy SOS, czyli, no. No, pierwsze kłótnia jest wreszcie, więc jesteśmy, nie wiem, w jakiejś, nie wiem, 2/4 gry. I tak, Crackdown chce podtrzymać Drake'a. Ratchet chce się zemścić na Quarku za to, że z nim pogrywał. I musimy dodatkowo... pomóc admirałowi. No. No. Więc fajnie, więc dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I narka. Yes! No. Well, I had this plan and I thought... You thought? You thought? I do the thinking around here, you slug-brained idiot. I simply needed you to eliminate those two nuisances before they could cause any real trouble. But I wanted to... Do you still want to be the highly paid spokesman for my planet? Yeah. Then the next time I send you to do a job, I want results! Now get out of my sight! You deserting maggot! The next time you soldiers try to go AWOL, I'll shoot you myself! Look, I just wanna... Zip it, worm! You see those bombers?
If you don't get to the turrets and knock those ships out of the sky, this whole planet's gonna be rubble! Meet me at the city entrance! He needs our help. Yeah? Why don't you go help him? Into another trap? Well, go on. Go fight some evil. At least I'm not a coward. Whatever. As soon as I find Quark, I'm selling you for scrap.